To już 2 lata, odkąd prowadzę kanał na YouTubie. O, moja kamerka. Dlaczego ja ją tu zostawiłem? Źle na mnie działają te grzybki. Hello, jak już wspomniałem w tym przezabawnym intro, właśnie mijają 2 okrągłe lata prowadzenia przeze mnie kanału Człowiek Bieszczadu. Ależ ten czas leci. Dopiero co rok temu nagrywałem w tym samym miejscu zresztą film na 1. rocznicę, a tu już 2. Podwoiła mi się liczba subskrybentów. Nowe osoby witam na pokładzie. No i ogólnie z tejże okazji pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki, za wszelkie dobre słowo, za konstruktywną krytykę, bo taką oczywiście przyjmuję. No i co? Z tej okazji też chciałbym opowiedzieć wam kilka takich, w moim odczuciu, zabawnych historii, które w ciągu tych 2 lat przydarzyły mi się podczas właśnie nagrywania filmów. Ależ widoczek, wow! Padało prawie cały dzień, a teraz wszystko paruje. Wracając do tematu. Taka chyba najbardziej pikantna wydarzyła się podczas nagrywania filmu o zabójstwie generała Świerczewskiego. Otóż wtedy tutaj na Przysupiu kilka razy widziano niedźwiedzia. Sam widziałem nagrania, jak delikwent stanął sobie na środku drogi i zablokował ruch samochodowy. No i to wiecie, taki troszkę przestraszony. Myślę sobie, no niby nie idę do lasu, ale wezmę ze sobą gaz. Tylko że nie sprawdziłem, czy jest on zabezpieczony. I włożyłem go sobie do tylnej kieszeni w spodniach. Wsiadłem do busa, zasiadłem w fotelu, a 5 sekund później nie ma czym dychać. Dobrze, że poza mną był tylko w busie jakiś dziadek, ale gaz do niego nie dotarł, także nie zaczął kaszleć. Ja natomiast uciekłem na sam tył. Tyłek zaczyna piec. Dobra, wysiadam tam w Jabłonkach. No i pierwsze co? Rura nad potok, pod most, żeby mnie nie było widać. Spodnie w dół. Pośladek normalnie czerwony jak burak. Wziąłem tą wodą, trochę tam się pochlapałem. No i dobra, no jakoś tam udało mi się zrealizować ten film o generale Karolu Świerczewskim. Kolejna śmieszna sytuacja wydarzyła się w Sanoku, gdy nagrywałem film o Sanoku oczywiście. No i tam za tym takim starym kamiennym kościołem, który stoi na rynku, tam jest jakiś klasztor benedyktynów, czy tam innych franciszkanów. Coś tam sobie nagrywam, gadam i nagle słyszę: przepraszam.
No tak patrzę, do mnie, czy koło mnie? No do mnie. No to szybko kamerkę schowałem, myśląc, że może tu mnie można nagrywać, czy coś. A tymczasem okazało się, że to... No jeden z moich widzów, który mnie rozpoznał. Ale co jeszcze ciekawsze, siedział on sobie w restauracji, albo na ławce, czy w jakiejś lodziarni z żoną i właśnie wtedy mnie rozpoznał, że idę tam przez ten rynek. No i mówi do żony, ty popatrz, człowiek Bieszczadu idzie. Podejdę do niego. No i żona popukała mu do głowy, a przecież ty wstydliwy jesteś, na pewno nie pójdziesz. No mniej więcej jakoś tak to wyglądało z tego, co on mi opowiadał. No i on się wtedy... Ja nie pójdę? No to patrz. No i poszedł. A moje słowa są tego potwierdzeniem. No tak, gdyby żona wciąż nie wierzyła mężowi, że do mnie podszedł. To w ogóle ja już rozpoznany zostałem kilka innych razy. Jest też takie niesamowite, no, że idę sobie chodnikiem, czy gdzieś tam w pracy jestem, albo coś i nagle, o przepraszam, to pan co filmy nagrywa na YouTube'a, coś tego, człowiek Bieszczadu? Co? No tak, no ja we własnej osobie, no. Ale tak jakby... No pierwszy raz to będę pamiętał do końca życia, bo to mnie w ogóle jakby zamroziło na chwilę, bo nie wiedziałem kompletnie jak się zachować. Ktoś mnie rozpoznał, mówi, że mnie ogląda w internecie, jest moim fanem. No coś niesamowitego, nigdy bym się nie spodziewał, że stanę się rozpoznawalną jakkolwiek osobą. Za co dziękuję raz jeszcze też. Kolejna zabawna sytuacja wydarzyła się w Wołosatem na przejściu granicznym. Tak, w Wołosatem jest przejście graniczne. No, obecnie z przyczyn wiadomych jest ono zamknięte. Tym bardziej, że jest ono tylko piesze i bodaj rowerowe. No nieważne. Był początek wiosny zeszłego roku i chciałem zrobić tę pętelkę z Wołosatego, tam przez Halicz do Tarnicy i z powrotem do Wołosatego. No i wyłączyły mi się szare komórki. Dosłownie. I zamiast z drogi odbić na szlak, to ja sobie wlazłem dalej, już w tę strefę, jak ona się nazywa, nie wiem, buforowa, no przy samej granicy te 100 metrów bodaj. Pomimo, że stoi znak, jeden zakaz wjazdu, drugi zakaz wejścia, granica państwa i coś tam jeszcze. Idę na luzaku, patrzę się, a tu nagle znalazłem się przy szlabanie. Naszych akurat nie było, znaczy oni byli, bo samochody stały, ale pewnie byli gdzieś na patrolu. Po drugiej stronie dwóch Ukraińców, jeden już z krótkofalówką, tety. I co? No nie minęło. Nie minęła minuta. No i jadą nasi. Ale no, obyło się bez jakichś tam ceregieli. Na spokojnie, na śmieszno. No mówię, no nie wiem, no zagapiłem się, coś tam. No szare komórki mi się wyłączyły po prostu. No co tu dużo mówić. Ale też no. Puh.
No i co? Ostatnia sytuacja wydarzyła się w zimie, gdy z Meniem, którego pozdrawiam, wybrałem się na Połoninę Caryńską. To już cała akcja wydarzyła się dosłownie pod samiuśkim szczytem. Tylko że, kto widział ten film, to wie, że była wtedy straszna mgła. To tam widoczność, ja wiem, może z 50 metrów. No i ten menu poszedł przed siebie i zniknął mi z pola widzenia. Z kolei ja jakby troszkę straciłem orientację w terenie, gdzie ja dokładnie jestem, i sobie myślę, nie idę dalej. Tym bardziej, że widoczność coraz mniejsza, jestem wysoko pod szczytem, nie. Ja sobie przystanę i poczekam na tego menia. No i czekam, i czekam, i czekam. Doczekać się nie mogę. Myślę sobie, spróbuję zadzwonić. Oczywiście polskiego zasięgu nie, był tylko, o dziwo, ukraiński. No ale to też na tyle słaby, że to jakaś poczta głosowa i po ukraińsku coś. Raz, drugi. No i tak minęło pewnie z pół godziny. Menu w końcu wchodzi, wyłonił się. O, jak go zobaczyłem, jaka ulga. I się mnie pyta, na co ty czekasz? Na co, menu? Na ciebie. To przecież pod szczytem jesteśmy. On do mnie właśnie mówi, nie? 50 metrów wyżej jest szczyt, czy tam 100. No i chłop czekał na mnie na szczycie, a ja na chłopa czekałem 100 metrów pod szczytem. Po prostu... Takie to różnego typu śmieszne historie przytrafiają się. No oczywiście na pewno było tego sporo więcej, ale akurat te kilka, bodaj 5 opowieści jakoś tak najbardziej wryło mi się w pamięć i będę je miło wspominał już zawsze. No i jeszcze teraz miałem przyjemność opowiedzieć wam o nich. No co, jakie plany na przyszłość? No, szczerze mówiąc, albo inaczej. O planach to ja mówiłem we filmie na pierwszą rocznicę. No, o Słowacji, coś tam, trele morele i nic z tego nie wyszło. Bo nie byłem przez ostatni rok na Słowacji. Może zmieni się to w tym roku. Chciałbym, ale nie wiadomo. Wiadomo jak jest. Różnie to bywa. Ale... Z drugiej strony, plan wycieczki na Słowację zrealizowałem połowicznie, bo byłem na Okrągliku. Czy też Kruchlaku, to jest słowacka nazwa, po którym biegnie granica polsko-słowacka. Było to we filmie Przez Jasło na Słowację. Także może nie będę opowiadał o moich planach. Może powiem inaczej, że kończą mi się pomysły. Ja tu już prawie że wszędzie byłem. Tych filmów jest już blisko 100. No wiadomo, tam z 10 jest spoza Bieszcza, z Hiszpanii, z Krakowa. Nawet te, bodaj dwa filmy ze Sanoka, z Leska, no przecież to też nie są Bieszczady. No ale bliska okolica Bieszczad. No, kończą mi się pomysły.
ale na pewno jeszcze dla Was coś wyskrobię. Ale planowanie sobie podaruję, bo naprawdę bardzo, bardzo często z tych planów później nic nie wychodzi. Trafiają się jakieś głosy niezadowolenia w komentarzach. Takie życie. No i co? Raz jeszcze dziękuję za wszelkie miłe słowa, za zaczepienie mnie na ulicy, powiedzenie kilku miłych słów, że mnie ktoś ogląda, chce zdjęcie ze mną. Po prostu wow, coś niesamowitego. Udało mi się osiągnąć. I co? Dotarliśmy oto do końca tego filmu. Dzięki, pozdro i tymczasem.